powiedziałam w trzecim odcinku, jak pracować z głosem, żeby komunikować dobrze się z innymi. Mieliśmy już dwa filmy z tego cyklu, teraz jest trzeci, czyli jak mówić, żeby nas wysłuchano, czyli w skrócie jak mówić, żeby ludzie nie zasypiali na swoich wykładach, albo jak prezentować swoje argumenty, żeby nikt nie ziewał podczas tego, albo żeby nikt nie gadał wtedy, kiedy ty mówisz, albo żeby, kiedy zaczynasz otwierać swoją buzię i zaczynasz wypowiadać swoje słowa, żeby ludzie zrobili słucham. No właśnie. Cześć, jestem Gosia, cała jestem wieloma rolami w życiu i pełnię dużo funkcji, ale na tym kanale i w tym filmiku jestem prowadzącą ćwiczenia z przedmiotu zarządzanie mediami społecznościowymi na kierunku media i komunikacja w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej z filią w Opolu. Polecam serdecznie. Takie właśnie treści i inne fajne na tym kierunku omawiamy. Też jest dużo innych fajnych kierunków, ale ten jest taki specjalny. Polecam serdecznie. A teraz przejdźmy do rzeczy. Jak tak sobie myślałam o tym, co takiego sprawia, że ludzie nie zasypiają, nie gadają, nie rozpraszają się, nie patrzą w telefon, że ludzie zapomną, co zrobiłeś, ludzie zapomną, co powiedziałeś, ale ludzie nigdy nie zapomną tego, jak sprawiłeś, że oni się poczuli. I to mi się tak pięknie łączy z tym, że prymarną funkcją naszego głosu jest komunikacja. Komunikacja na poziomie emocjonalnym. Komunikacja na zasadzie ulga. Albo co to było? Nie wiem, zagrożenie. Albo zaskoczenie z rozradowaniem, albo jeszcze coś innego, bo mamy bardzo dużo dźwięków, które możemy z siebie wydobyć, które będą komunikować emocje bez słów. I tego trzeba się chwycić kurczowo, żeby połączyć się emocjonalnie z odbiorcą, żeby ten odbiorca słuchał, żeby ten odbiorca nie rozpraszał się, żeby ten odbiorca nie robił sudoku, nie grał na telefonie i nie zasnął i też nie przeszkadzał. Mam teraz dla Ciebie kilka kroków i one tak będą między sobą się zapętlać. Pierwszy z nich. Musisz wzbudzić emocje. W jaki sposób? Najprostszy jest taki, że możesz tą emocję pokazać na swojej twarzy i wyrazić w swoim głosie. Na przykład inaczej zostaniesz odebrany, kiedy powiesz dzień dobry, a inaczej, kiedy powiesz cześć. Kompletnie dwa różne odbiory, prawda? Drugi punkt. Jest takie coś, co się nazywa prozodia. Prozodia głosu albo melodyjność głosu. I chodzi o to, z jakiego zakresu, z jakiej amplitudy dźwięków korzystasz w czasie swojej normalnej mowy. Przeciwieństwem melodyjności głosu jest monotonność głosu, a słowo monotonność nie jest przypadkowo znikąd. Słowo monotonność bierze się z monotonu, czyli mówienia cały czas na jednej wysokości dźwięku, tak jakbym nie miała żadnych innych. I teraz nawet kiedy chcę wzbudzić jakieś pytanie w Was, to nie bardzo ruszam się z tego jednego dźwięku. Kiedy będę prowadzić wykład w taki sposób, kiedy będę prowadzić ćwiczenia, kiedy będę, o nie, już ćwiczenia, ja nie potrafię, kiedy będę cały czas na jednym dźwięku, to zaraz stwierdzicie, okej, już to słyszałem, nie muszę tego więcej słuchać. To jest bardzo nudne i bardzo nieciekawe, nie wzbudza żadnych emocji oprócz znudzenia. To jest dokładne przeciwieństwo tego, co chcemy osiągnąć. I tak sobie pomyślisz, serio ktoś tak mówi? No chyba nie. Ale amerykańscy naukowcy, i mówimy amerykańscy naukowcy zawsze wtedy, kiedy nie wiemy skąd te badania pochodzą, ale chcemy wzbudzić poczucie autorytetu. Amerykańscy naukowcy odkryli, że aż 85% ludzi ma bardzo mały zakres dźwięku wykorzystywany podczas mowy, który jest zbliżony do monotonu, czyli nagraj się i sprawdź, czy przypadkiem nie jesteś jedną z tych osób. Skoro 85% to bardzo dużo. Co zatem powinniśmy robić? Albo co zatem powinniśmy robić? Albo co zatem powinniśmy robić? Pytanie postawione na trzy różne sposoby. Pierwsze z nich było tym, co chciałam przekazać, bo pierwszym z nich nie było tak naprawdę pytanie, bo ja Was nie pytałam, tylko pierwsze z nich było stwierdzeniem, co zatem powinniśmy robić. Słyszysz? Po pierwsze, dobrze jest, kiedy unikamy cały czas pytającego wzorca wypowiedzi, czyli cały czas w górę, na zasadzie, rozumiesz, co powiedziałam właśnie teraz? To przecież było takie jasne? Natomiast jeżeli w ogóle idziemy w górę jako wzorzec,
jako wzorzec. Ale kończymy wypowiedź zejściem w dół. Brzmimy na takich stanowczych, pewnych siebie i nie takich, którzy poddają wątpliwość to, co mówią. Więc pierwszy punkt. Emocje. Wzbudź emocje. Uśmiechem. Drugi punkt. Prozodia głosu. Melodie. Unikaj monotonu. Trzeci punkt. Ludzie lubią kontrasty. Szczególnie w zakresie dynamiki. Co teraz zrobiłam? Ludzie lubią kontrasty! Szczególnie w zakresie dynamiki. Pokazałam Ci kontrast dynamiczny. Raz głośno, raz cicho. Kiedy myślałam o tym, czy w ogóle opłaca się mówić głośno przez długi czas, nie. Dlatego, że mamy w sobie coś takiego, co można nazwać desensytyzacją. Desensytywizacją? Uniewrażliwianiem. O to mi chodzi. Chciałam mądrego słowa użyć. Czyli, jeżeli coś się powtarza przez dłuższy czas, na przykład są takie fajne tabletki na gardło, nie powiem jakie, a mają taki śluz w sobie fajny i jak weźmiesz pierwszą, to jest wow, ale ona działa. Ale jak tak bierzesz się co chwilę, to po pewnym czasie Twoje ciało przestaje odczuwać tą wielką różnicę i tak jakby masz wrażenie, że ona mniej działa. Dlaczego? Bo się uniewrażliwiłeś. No taki był randomowy przykład, ale tak samo z głośnością głosu. Jeżeli będę cały czas używać tej samej głośności, to znowu stwierdzisz, już to słyszałem, to jest nudne, po co tego dalej słuchać? Ale jeżeli nagle zciszę, albo nagle zgłośnie, to się to robi interesujące i bardzo emocjonalne. Więc generalnie nie mówimy cały czas głośno, też nie mówimy cały czas cicho, żeby nie wyjść na nieśmiałych. Możesz zacząć trochę głośniej, żeby wzbudzić uwagę, jakieś zainteresowanie. Na przykład ja wchodząc na zajęcia nie powiem cześć, tylko powiem dzień dobry wszystkim, jestem Gosia i od razu zciszam, bo po co się cały czas drzeć? Czwarty punkt, który też już zaprezentowałam w tej swojej prezentacji tutaj wokalnej, ale może się nie zczaiłeś. To jest zmiana prędkości. Mówienia oczywiście. Nawet teraz to zrobiłam. Zmiana prędkości mówienia, tak? Każda zmiana, każdy kontrast, czy to w dynamice, czy w prozodii głosu, czy w prędkości mówienia, zawsze sugeruje, że warto teraz posłuchać. Bo jeżeli coś zmieniam, to oznacza to, że wchodzi jakiś nowy element, że pojawia się jakaś nowa myśl, że coś się zmieni. Cały czas to robię. Więc pierwsze cztery punkty. Po pierwsze, wzbudź emocje, uśmiechnij się, przekaż jakiś przekaz emocjonalny. Po drugie, melodia głosu. Musisz mieć jakąś melodię. Dbaj o to, żeby nie mieć monotonu. Po trzecie, zmiana dynamiki. Po czwarte, zmiana prędkości. Po piąte, miejsce rozbrzmiewania głosu. Turbo istotne. Nie będę wchodziła w technikalia, bo jeżeli byście chcieli zmienić brzmienie swojego głosu albo ustawić je w jakiś inny sposób, to myślę, że tutaj by się przydała jakaś taka prywatna lekcja z jakimś nauczycielem śpiewu, może być ze mną albo z kimkolwiek innym, ale mamy różne brzmienia w głosie i różne tembry głosu i też różne umiejscowienia. Tak jak zmienić tembr głosu nie jest tak łatwo, tak zmienić umiejscowienie głosu jest bardzo łatwo. Pierwsze z nich, które teraz prezentuję, to jest umiejscowienie głowowe. To jest takie bardzo operowe, można powiedzieć. Czasami słyszalne w śmiechu kobiecym. Kiedyś też tak mówiły panie, czasami. W ten sposób. Tak raczej nie chcę brzmieć, bo to jest takie trochę niepewne, niemrawe. Nieatrakcyjne. Aż potrzebowałam. Dobra, drugie miejsce. Jakbym chciała trochę podnieść głos, ale nie wiedziała, jak to zrobić, to mogę wejść sobie trochę w nos. To jest takie brzmienie, też nie bardzo atrakcyjne. Słyszymy, że to jest tutaj takie jakby wysokie, delikatnie napięte i lekko nosowe. Niefajne miejsce. Trzecie miejsce to jest miejsce gardłowe. Dużo osób tak mówi, bardzo dużo osób tak mówi. Nawet ja czasami tak mówię, kiedy się za bardzo podekscytuję. W ogóle tutaj mam takby głośniejszy głos, nie jest on też spokojny za bardzo. Nie lubię tego brzmienia swojego głosu. Ale jeżeli tylko dotrę
i na tyle zrelaksuję swoje ciało, żeby pozwolić temu dźwiękowi zejść niżej, to mój dźwięk wypełni klatkę piersiową. I ja teraz czuję wibrację w tym miejscu i mam wrażenie, że mój głos schodzi jeszcze niżej. To jest mój prawdziwy, prymarny, tak zwany primal sound, czyli mój głos, ten mój pierwotny, prawdziwy, oryginalny dźwięk, który ja mam. I ja z tego miejsca mogę też mówić trochę wyżej, ale to nigdy nie będzie tak irytujące jak ten dźwięk, ani tak agresywne jak ten dźwięk. To nadal będzie prawdziwe, może być też wyższe, może być niższe, ale będzie stąd. Słyszymy różnicę w głosie? Kompletnie inaczej się tego słucha. I też moje odczucia w czasie mówienia też są inne. Ciekawostka, kiedy mówię stąd, albo w tym głowowym brzmieniu, nie brzmi prawdziwie. Czyli wszystkie emocje, które będę przekazywać, wszystkie moje starania, które, ty wiecie, zmiana prędkości, zmiana prozodii dźwięku, zmiana dynamiki w głosie, to wszystko spełznie na niczym, jeżeli nie będzie prawdziwości, autentyczności, która pochodzi z tego brzmienia. To brzmienie również jest atrakcyjne dla słuchaczy. Jest też, można powiedzieć, takie trochę jakby sexy momentami. Może też nie u wszystkich, bo jeszcze jest szósty element. Szóstym elementem jest pewność siebie. I to jest, chciałabym tutaj Wam dodać czegoś takiego, wiecie, wow, nowość, kolejny punkt do wypracowania, ale nie. Pewność siebie, czyli przekonanie o tym, że to, co mówię, trafia do Ciebie i jest dla Ciebie ważne i może zmienić Twoje życie. To jest ta pewność siebie, która sprawia, że teraz słuchasz mnie uważnie, bo mówię z przekonaniem, bo się nie spieszę. Nie myślę, że są ważniejsze treści. Nie uważam, że teraz Twój TikTok, który przeglądasz, jest bardziej interesujący. Nie. To, co teraz mówię, może zmienić Twoje życie. Okej, trochę przesadzam, ale to jest ta pewność siebie. Jak przekazać pewność siebie, kiedy jej nie masz? Bo może tak być, że ja teraz powiedziałam to i Ty przez chwilę, ale jak to zrobić? Kilka takich pomysłów. Ostatnio weszłam na lekcję muzyki, bo pomyślałam, że zrobię taki eksperyment życiowy i się zatrudnię jako nauczyciel muzyki i do końca czerwca, why not? Więc wchodzę na lekcję i wiecie, czwartoklasiści, rozwydrzona grupa, więc ja mówię, okej, okay, cześć, dzień dobry, nie mówię ja cześć, nie mówię do studentów mówię cześć, ale na szkole mówię dzień dobry, więc dzień dobry, tarara, jestem Gosia, tarara, zasady są takie, teraz zrobimy to, potem będzie to, zakończymy lekcję, oceny wystawię wtedy. Drobna rzecz, ale ustalając reguły, przejmuję kontrolę. Możesz zaprezentować plan, wypowiedzi, wydarzenia, rozmowy, jeżeli to jest jakaś na przykład dyskusja moderowana. Możesz ustalić zasady. Możesz asertywnie przedstawić swoją opinię. Nie, nie lubię orzechów. Uważam, że... Albo nie, nie lubię jeść grzybów. Grzyby jako produkt odżywczy nie mają żadnych wartości. Po co to w ogóle? Okej, może trochę popłynęłam. Ale bardzo ważne jest to, żeby przejąć kontrolę i pokazać, że tę pewność mam. Nawet jeżeli tej kontroli nie masz, na przykład na obronie swojej pracy. Wchodzisz jako osoba, która będzie teraz oceniana. Ty ewidentnie nie masz tej kontroli. Ale możesz mówić ze spokojem. Możesz patrzeć prosto w oczy. Możesz poświęcić nawet 10 sekund na zastanowienie się nad kolejnością słów, albo planem wypowiedzi, albo nad czymkolwiek. Możesz robić pauzy, możesz czekać. Oni są dla Ciebie, nie Ty dla nich. To jest takie przekonanie, taka postawa, to jest bardzo enigmatyczne, ale bardzo dużo zmienia. I tym chciałam zakończyć. Podsumuję teraz. Po pierwsze, wzbudź emocje, uśmiechnij się, przekaż coś emocjonalnego, nawet niewerbalne. Och, jak dobrze tu być dzisiaj z Wami. Na przykład. Albo, ale to jest długi dzień, nie? Cokolwiek. Coś, co stworzy połączenie emocjonalne między Tobą odbiorcami. Po drugie, melodyjność w głosie, czyli prozodia, czyli unikaj monotonu, czyli maluj dźwiękiem.
Po trzecie, ludzie lubią kontrasty, więc zmieniaj głośność. Po czwarte, ludzie lubią kontrasty, więc zmieniaj prędkość głosu. Po piąte, znajdź miejsce rozbrzmiewania głosu i upewnij się, że jest ono najwygodniejsze możliwe i że jest ono atrakcyjne w odbiorze. No i po szóste, pewność siebie. Najmniej konkretne, ale dużo zmienia. Zachęcam, żeby ćwiczyć, zachęcam, żeby mieć to gdzieś z tyłu głowy, na uwadze i gwarantuję, że po jakimś czasie wejdzie to w nawyk i po prostu ludzie będą Ciebie słuchać. Dziękuję za Twój czas, było mi tutaj miło Ciebie gościć. Polecam jeszcze raz kierunek Media i Komunikacja w Biznesie, szczególnie ten w Opolu, bo tam uczę, a w przyszłości kto wie, gdzie będę. Może nigdzie, może wszędzie. Jak już jestem w szkole podstawowej, to już mogę być absolutnie wszędzie. Oczywiście polecam też moje poprzednie dwa filmy z tej serii o głosie i komunikowaniu się. To wszystko ode mnie, dziękuję. Buziaki, pa.